Cześć, witajcie na Intel Extreme Masters 2019. To, co widzicie za mną, to wejście. Sporo osób już wchodzi, dużo więcej czeka dopiero na wejście. My dzisiaj pokażemy wam, co w środku, jakie atrakcje czekają na wszystkich odwiedzających, ale też pokażemy trochę nieco IM od kuchni, czyli to, co dzieje się za kulisami. Fortnite'owe szaleństwo trwa. To, co widzicie za mną, to jest wielkie stoisko Fortnite'a, gdzie toczą się różne rozgrywki plus konkursy. Nawet teraz, w tej chwili, rozdawane są nagrody. Każdy, kto się tu pojawi, ma szansę na zdobycie nagród. Może to być bluza, może być koszulka, może nawet PlayStation 4. Tylko przyjść i sprawdzić. Na IM-ie znalazło się też miejsce na retrogranie. Oto stoisko Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. Jak widzicie, całkiem sporo się tu dzieje. Tam też można zagrać na starych gierkach. Coś miłego dla każdego. Netflix postanowił przypomnieć o sobie także na IM-ie. Oto stoisko The Umbrella Academy. Miłośnicy serialu na pewno poznają tą kafejkę. Można sobie tutaj zagrać taką drobną grę rzutki i coś wygrać. Nie wiem, co akurat można wygrać, ale prawdopodobnie pączki. Jesteśmy na IM-ie. Jak wam się tu dzisiaj podoba? Super, jest bardzo dużo ludzi, wszyscy są mega sympatyczni, bardzo duży ruch. Nie wiem, ile pączków dzisiaj rozdałyśmy, ale są to gigantyczne, hurtowe ilości. Spodziewacie się, że jutro będzie więcej? Ciężkie pytanie w sumie. Ja myślę, że chyba sobota będzie najbardziej kulminacyjna. Sobota chyba najbardziej. Bo jest dużo ludzi, którzy przyjechali z innych miast, więc... A jutro będą wracać, więc podejrzewamy, że dzisiaj chyba jest najwięcej osób. Dobra, wielkie dzięki. Jesteśmy przy głównej scenie katowickiego spotka. Za mną rozpoczynają się, czy właśnie trwają przygotowania do kolejnego meczu półfinału CSGO. A przede mną jest po prostu olbrzymia ilość ludzi. Takiego tłumu to naprawdę rzadki widok, a widać, że IM to już impreza na światowym poziomie. Jesteśmy w strefie Intela. Możesz nam opowiedzieć, co ciekawego tu znajdziemy? No tutaj znajdziemy przede wszystkim najnowsze technologie, które tworzymy dla graczy, ale też dla content creatorów, którzy chcą zobaczyć, jak to wszystko działa, dlaczego to działa, w jaki sposób to działa, jak to tworzymy i do jakiego zastosowania mniej więcej. Stąd jakby znajdujemy się na strefie, gdzie możemy pokazać przede wszystkim zastosowanie dla ludzi, którzy cenią sobie jakość, nie wiem, chociażby zewnętrznej karty graficznej i wydajność tej karty graficznej, ale też tworzymy rozwiązania do tego, żeby zgrywać szybkie, nie wiem, dane z dysku, czy też chcemy mieć bardzo mocny procesor do grania, to dzisiaj możemy zobaczyć na strefie. Jesteśmy na prezentacji HyperX-a. Czy możesz coś powiedzieć o nowych produktach? Witam. Tak, oczywiście. Przynieśliśmy na naszą prezentację dwa produkty, które były pokazywane na targach CES w Las Vegas. Pierwszy to jest słuchawka Orbit S, wynik naszej współpracy z audiofilską firmą Odeze. Troszeczkę do środowiska gamingowego przynosimy audiofilską jakość dźwięku. Słuchawka, która poza naprawdę wspaniałą jakością dźwięku, ma kilka ciekawych cech, które graczom powinno się spodobać. Przede wszystkim funkcja przepływania dźwięku, funkcja 3D. Jeżeli dźwięk mamy określony jako źródło dźwięku, monitor tam, gdzie gramy, tam mamy scenę ustawioną, niezależnie kręcimy głową lewo, prawo, góra, dół, dźwięk miękko nam między głośnikami przepływa i dokładnie, doskonale słyszymy to, co się dzieje na monitorze. To, czego w zwykłych słuchawkach niestety uzyskać nie możemy. Ponadto słuchawka ponad 100 razy na sekundę próbkuje sobie otoczenie i w zależności od tego, czy mamy tam jakieś zewnętrzne dźwięki, jakiś hałas, echo itp. itd., zmienia troszeczkę sposób generowania tego dźwięku, który słyszymy w słuchawce. Drugi ciekawy produkt, który myślę spodoba się streamerom przede wszystkim, to jest mikrofon Quadcast. Standardowy mikrofon, znaczy może nie tyle standardowy mikrofon, taki w wersji standalone na własnej podstawie. Zbudowany w oparciu o trzy mikrofony pojemnościowe z czterema sposobami zbierania dźwięku do wyboru w zależności od tego również, w jakim pomieszczeniu dany streamer pracuje. Tak?
Mikrofon bardzo ciekawy, wyposażony w bardzo chyba wygodną funkcję, mianowicie taki, nazwijmy to, przycisk awaryjny. Jeżeli ktoś wchodzi do pomieszczenia, w którym prowadzimy nagranie, możemy go dotknąć w górną część i automatycznie jest wyciszany. Bardzo wygodna funkcja, która odcina możliwość w zasadzie nagrania niepożądanych dźwięków z zewnątrz. Dla graczy konsolowych przynieśliśmy słuchawkę, którą mam przed sobą. Słuchawka bezprzewodowa, Stinger Wireless. W zasadzie można zapytać, co takiego w tej słuchawce? No, ciekawe są materiały, które pozwalają na wykonanie tego typu rzeczy, dzięki czemu w zasadzie słuchawka jest niemożliwa do zniszczenia. A jak wiadomo, gracze konsolowi czasem, jak się dadzą ponieść emocjom, rzucają słuchawkami, wstając na przykład, idąc po coś do picia, do zjedzenia, rzucają na kanapę, później na niej mogą usiąść. Słuchawki łatwo uszkodzić. Te słuchawki, no już tak łatwe nie są do zniszczenia. Jesteśmy na pokazie kręcenia procesorów Intela. Jaki procesor kręciliśmy? Kręciliśmy procesor Core i9-9900K oraz drugi 9980X. I jakie udało się osiągnąć wyniki? Procesorem do podkręcania głównym promowanym przez Intela jest 9900K i to jest najlepszy procesor do podkręcania. I na nim udało nam się osiągnąć maksymalną częstotliwość 7130 MHz. Przechadzając się po IM Expo, nie sposób nie zauważyć tej maszyny, która jest za mną. Możesz mi powiedzieć, co jest w środku? i9-9900K, czyli topowa jednostka od Intela, jeżeli chodzi o socket 1151. Maximus 11 Code od Asusa, czyli też jedna z topowych płyt na tym sokecie. 32 GB pamięci operacyjnej RAM G-Skill Trident Z RGB, czyli możemy sobie to dowolnie, wiadomo, ustawiać pod własne preferencje. RTX 2080 Ti, dwa dyski SSD, jeden z nich to PCI Expressowy Intel 760P o pojemności 1 TB oraz drugi terabajtowy dysk na interfejsie SATA 3, jest to HyperX o pojemności 1 TB. Do zestawu dorzucamy dodatkowo 4 TB dysk na dane, na jakieś filmy, wiadomo, zdjęcia, pamiątki rodzinne i nie tylko. Brzmi srogo, a jaka jest kwota? Jeżeli chodzi o kwotę, którą należałoby zapłacić za ten komputer, są to 32 999 zł. IM 2019 odwiedzają również różni ważni goście. Po kuluarach krążył wczoraj Jerzy Buzek, a teraz czekamy na wystąpienie premiera Morawieckiego. Na razie czekamy, jeszcze się nie pojawił, ale za chwilę ma być. Jesteśmy na hali głównej katowickiego Spotka. Za mną właśnie trwają przygotowania do rozgrywek w StarCrafta 2. Za parę godzin na tej scenie rozegra się finał Mistrzostw Świata w StarCrafta 2. Jestem po wpisaniu kodów właśnie w tej chwili na IM i jak widzicie już mam teraz God Mode. Tu są miejsca dla wszystkich. Wszystkie właściwie miejsca opisane jako God Mode. Ja też siedzę na takim i się od razu lepiej czuję. Uff, co za emocje, co za finał. To były naprawdę ciężkie chwile, ale mamy już mistrza świata w StarCraft 2.